Siemaneczka, Niarowy z tej strony Buddy, witam was serdecznie u agenta na kanale. Dlaczego agent się nie przywitał? Dlatego, że spędza teraz wakacje w zakładzie karnym. No i tyle, ze mną jest oczywiście Jerry. No siemanko. Kto tam jeszcze? Pan Dziolka nie ma. I ze mną jest oczywiście jeszcze Meko97. Witam. No i chyba przepustkę dostał agent, więc witam agenta. Hej, witam wszystkich serdecznie. Dziękuję Buddy za bardzo miłe przywitanie. No, oczywiście, ja zawsze najlepiej się staram. Po środku wypoczynkowym wysoka radość, nie? Jak zawsze humorek nam dopisuje. Weź się już nie tłumacz. To ile masz tych ferii? 3 lata? Cebulę byście mi wysłali. Ferii. Spyta się już chyba kochany. Dobrze, okej. Okay. Teraz już na poważnie. Ale mydło mamy, kudę, ci wysłać cały herbą, ale nie wpłynie. Nie. Dokładnie nie, tak, w widzę. W kosteczkach, takich malutkich. Chłopacy, tak. Widzę, chyba nieświeże jajka po świętach zjedli i jeszcze im się utrzymuje to. Nie, zdechły królik był. No chyba, że... Ostatnio dzieci Jerego krzyczały, że królika w klatce nie ma. Tata powiedział, że uciekł. No, paszel był dobry. Tylko jakoś dziwnie na mnie patrzył. Tato, gdzie królik? A jaki pyszny pasztet! Nieważne, gdzie królik, zobaczcie, jaki pasztet! Dobra, a teraz wracając do giereczki. Jak w ostatnim odcinku zauważyliście, zakończyliśmy odwierty, wiertnicę. Jerry... Ja wam pokażę na mapie ogólnej może. No za... może. Ty, ale bierze. Tak, u Ediego rybki biorą, tak, dokładnie tak. Ale powiedziałeś, że to był ostatni odcinek, jaki rok temu nagrywałeś, nie? Tak, dokładnie tak. No wiecie, nie, że tam na wakacjach jest agent. To, żeby to widzicie, to ja życzenia te na święta to składałem 3 lata temu, nie? Chłopaki odkopali po prostu moje stare nagrania i teraz publikują. Prawda jest taka, że wpisał w AI i mu to zrobiło, nie? No, tak jak na ostatnim odcinku widzieliście, Jerry zbierał sobie baryłki z ropą, no i się zmęczył, leży sobie tutaj. Mister Eko, zwany Osamą, jedzie do niego, lecz... Znaczy, nie jadę, bo z błotku stoję. I no to... nie spaliwa nie będę miał. No to masz plestara obok przecież. Już wyjechałem. No to nie mów, że stoisz. No to jedzie mu pomóc. Jeszcze, jak mówiłem, to jeszcze stałem. Jedzie mu pomóc. Najpierw muszę po paliwku. No to pojedzie po paliwo i pomoże Jerry'emu, a my sobie zrobimy naprawę przy rzece. Mamy tutaj... co my tu mamy? Mamy tu przywieźć 2 razy deseczki i 2 razy serwisowe części zamienne. Śledzimy zadanko. Serwisowe części zamienne mamy na drugim końcu mapy, magazynie, więc weźmiemy sobie zapory, którą mamy przy samym wjeździe. Zabierzemy stamtąd deseczki z tartaku i robimy to zadanko w dniu dzisiejszym. Zapraszam do oglądania. Jaka cisza, ty. Każdy skupiony. No ja liczę, że dojadę do stacji, bo mam 27 litrów paliwa. No z Plestara weź najwyżej. Na Plestarze jest 60, to trzeba i tak tam przyjechać. Plestara już dawno został zostawiony. Aha. Teraz obserwuj agent mapę, nie? Zaraz będziesz zaraz po deseczki jeździł z paliwem ratować, wyciągać Jerry'ego. Żeby tylko? Ja robię zadanko. To nie rób zadanka, tylko obserwuj teraz mapę. Serwisowe części zamienne, czekajcie. Jezu. No, jak tą drogę pojechałem. Tam było co? Tam było do tego domu? Serwisowe części zamienne, czy... Serwisowe części zamienne, czy części zamienne do pojazdów? Serwisowe... Części zamienne. Dobra. Serwisowe części zamienne i deski. Dobra, żeby mnie ten... Żeby nie to nie wziął, nie? Serwisowe części zamienne. Oczywiście, ale niestety nie będziemy płacić za... Nie, a ty z tamtej mapy bierzesz, tak? Tak. A, no to dobra. No to dobra.
Gdzie ta droga? Żeby nie płacić, to załadujemy sobie sami. Jak to, żeś tym plesterem jeździł, że to całe zamieszanie masz zniszczone? To wtedy, co mnie odbiło na tym moście. I jeszcze jak ten duży ładunek wiozłem, co mnie tak znosiło z drogi, nie? No, no. To tam słup zahaczyłem. A w realu też tak jeździ? No, a jak? W realu nie jeżdżę, bo siedzę. Jeszcze lepiej, nie? W realu na czym jeździ, na czym innym teraz jeździsz? My się wcale nie śmiejemy, Agenciku, żebyś nie pomyślał sobie, nie? No no, broń Boże. A mam tak. Kurwa wam maila wysłać? A? No. Tego, z Pegasusa? No, czy z kalkulatora? Zostanę ułaskawiony. A wujek Duda? Oczywiście. No tak. Wujek. Jest jeden minus, kurde. Ja nie mogę się z samochodu do samochodu stankować. Wujek Andrzej pomoże mi. Taki grzyb jak bolka trafić. Nie będziesz miał lepiej. Już sama podjeżdżam tylko do tego. Do garażu. No, dobra. Zatankuję się z tej przyczepy. Mam nadzieję, że teraz mi nie zajebią paliwa, nie? Ty, Jerry, co tam dalej czekasz? Czekam, jeszcze sobie chwilę poczekam. Coś tak czuję. A sklep widzisz, czy już zniknął sklep? Zniknął. No właśnie. A co, też nie widzisz? Ja. Otwórz oczy. Nie, to tak działa. Nie? Tak to nie działa. Jak osoba, dasz radę dojechać? No nie, ja chciałem się z Fredstara stankować, ja nie mogę z samochodu. Aha, to już. Dojechać do stacji i wrócę po ja na ten zatankowany.
Tacy skupieni, jaka cisza. A powtarzasz się, wiesz o tym? No bo cisza. To mamy skakać z radości, czy jak? Bo nie bardzo kumam. No, nie, nie. Po co? No, no to o co ci chodzi? Bo to ty masz mówić na odcinku, nie? A ty jesteś prowadzący. Tak. Przepraszam. No dobrze, nie pomylcie. 3 lata ci nie było, to możesz się wygadać w końcu, nie? No, opowiadaj, jak tam było z projektem. Tak. Kogo trzymałeś za kieszonkę? Strajk głodowy prowadziłem. Mhm. 3 lata. Ile schudłeś? 14 taką? Dokładnie tak. Przez 3 lata. No to dobrze cię karmi. No, torturowali mnie. Nie, nie polali ci ziemniaków sosem? Dokładnie, przeżyłem tortury. Nie dostawałem drugiego dania, tylko zupę. A w wojsku nie byłeś, nie? Najpierw się pamiętaj drugie danie, a nie zupę, dlatego nie dostawałeś drugiego dania, bo zostawiałeś. No to już wszystko wiem, to mnie przez 3 lata w ciula robi. Dobrze. Nie inaczej. Dobrze usłyszeć kolegów, zawsze dobrą radę dadzą, tylko czemu po fakcie? Bo nie dzwoniłeś na człowiek. Przepraszamy, że nie wysłaliśmy ci paczki. No ale no, stwierdziliśmy, że ci niepotrzebna. A tak to obiecywali, kurczę. Pilnik w chlebie. Granaty w bułkach. Jedło w klocku. Jedło w klocku. Ale ty narzekasz, kurde. Ty się cieszysz, że w ogóle cokolwiek dostawałeś, a nie? Co rano, pod prysznicę. Bułkę w bułkę. Ale tyle kiełbas, co ja przez te 3 lata widziałem, to... No to bardzo dobrze powiem. To ja ci powiem tak, nie zazdroszczę ci. Trzeba było już go pod chuj robić, nie? Ty to zawsze musisz zepsuć. Dobra, teraz koniec marzeń, przechodzimy do świata realnego. A teraz możesz książkę napisać jak masa chociaż. Masę to ja zrobiłem. Piła pod siebie. Masę kiełbasy. Wy kurwa zazdrościcie, nie? Chcielibyście przeżyć taką historię w swoim życiu, a nie tylko siedzieć przy tymi komputerami i ulani być. Nie no, co ty, śmieliśmy się tylko z siebie, nie? Znaleźliście sobie nową zabawkę Pereza. Pozdrowienia na Pereza. Tylko wiesz, do ciebie nie mówili, Jakubie, zrób mi. Nie musieli mówić. Dobra, nie mogę, są pide chyba. Dla niewtajemniczonych, bo to wiadomo, te pokolenie teraz to już nie oglądało nigdy Tabalugi. Więc... Widzowie, Tabalugę. Obejrzyjcie sobie, był tam pingwinek. I do niego bałwanek mówił, Jakubie, zrób mi loda. I chodziło o loda z gałką. No, a z czym? Nie z czym, tylko mocz oddaję, pamiętaj. No ja tam czasami niszczy. Pod siebie. A dobra, dobra. Gary.
A ten odcinek będę musiał o 22 wydać. Nie o 18. O. Znaczeniem 50+. A. Dopóki nie ma kawałów, to jest okej. Okay. Bardziej nie chcesz. Nie! 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 Nie, bo będę musiał cięcia robić. Będzie miał przynajmniej co robić, nie? Nie będzie się nudził. Zabić wronę taką, bo tam teraz modna jest wrona, nie? No. A naprawdę ten królik był nieświeży. No. Jaja jak beretti. Lepiej się śmiać niż płakać. Pewnie. Żebyś wiedział, mordo. Dlaczego ze mnie? Padło na ciebie dzisiaj. Życie. O. Bo my chcemy cię zmotywować. Tak. Ja wiedziałem, że na was zawsze mogę liczyć. No widzisz. No to co narzekasz? Nie narzekam nigdy w życiu, no jakbym mógł narzekać. Ja myślę. Bo i na raz. Tu. Jak tam ci Osama idzie w pomocy? No już jestem blisko. Aha. Jeszcze do tego blisko, to jeszcze ci kawał brakuje. No już nie taki kawał. No. My jedziemy na prawo przy rzece. No będziesz jechał. Słucham? Długo jeszcze będziesz jechał. No już dostarczyłem. Kolejne 3 lata. Serwisowe części zamienne dostarczyłem. Teraz jadę z dyskami. Brawo ty. I tu po drodze jakieś kurde skrzynki leżą. No leżę, to je trzeba będzie podbierać później. To jest zbieraj. Nie mam burt. O, zbieraj je bez burt. A masz dźwig? Masz dźwig. No właśnie, gdzie ty to ujechał? No właśnie beczki trzeba było stąd strącić. Odjedź bliżej skały i mnie możesz tym ściągnąć na lince na dół, nie? To może być ciekawe. No może. Dobrze, że my tego nie widzimy. Oho. Ty, a nogi rozłożyłeś? No. A nie możesz mnie normalnie złapać za bok albo za przód i mnie pociągnąć, ściągnąć w dół? Nie podnosić na tym, tylko ściągnąć? Tylko najpierw rozłóż Jeremu nogi. Nie, moje są rozłożone. On już czeka, żeby go ciągnął. Za bok przyturlać, to nie, dobra, uwaga, uwaga, lecę, bo chcę, chyba i... Prawie było. Prawie. Łapnie za boczek tylko. No. Złap go za bok. Za skrabika. Co jest, co wypuściło? To jak, stoicie? Prawie. Dobra, stoimy. Jest, wszystko jest. To teraz jedziesz ze mną jeszcze? Bo musimy jechać tam w dół teraz. Tylko teraz pytanie, którędy kto jechać, czy naokoło, czy tędy przez skały, może przez skały?
No jedź, jedź, bo tutaj będę za tą podążał wtedy. Zobaczymy. No dobra, to zawracaj się. Autentyk, bo tu musimy... Jedziemy w dół. Sobie przepływa na strumyczek. Jedziesz? Ja jadę, no. Malina. Ty, a ty masz ten wysoki, ten masz, czy nie masz tego, ten o, tego? Wysoki. No. Podwyższenie? Nie. Wysokie siodło. Snorkel. No nie. Znaczy, czy jakiś chyba jest. Chyba musimy fabryczny. Trochę, bo wiesz co, bo musimy teraz tak tutaj zjechać troszkę. To musisz tak jakoś stanąć, żeby w razie czego mnie za chwilę wyciągnąć. Nie wiem, czy ja tutaj wjadę, albo nie wjadę. O, to jest pytanie. Właśnie, bo tu nie ma się na czego złapać. Ale może jakoś podjadę. Jak nie utonę. To jest ostatnia wyszka, czy jeszcze jakieś zostało? Tak, nie, ostatnia. To jest ostatnia już. No, coś tam przejeżdżasz do przodu, będzie powoli. No tak, tylko że wiesz, gorzej będzie z wyjechaniem. Się może postaram tyłem ustawić. Ewentualnie możesz już wyciągnąć gdzieś dźwig i mnie na lince będziesz szarpał, nie? Tada! No pięknie. Weź. A ten nie wyjeżdżał? Co? A ten nie próbuje wyjechać? To on spróbuje tędy wyjechać. Też tak ładnie. Jakby ciut lepsza droga, kawałek przynajmniej. Co byliśmy? Co nam zostało? Zaginiona maszyna. A, wyklucze części zamiast. Zagubiona cysterna z ropą. No. O kurde, ugnęła na kamieniu. A może i nie. Pa, jak wyrwał mnie z tych krzoków, ty. Ej, czekaj, bo odjechałeś. Ale dobra, już wyjadę. Dobra, jesteśmy w domu. No i gitara. Nie ma lipy, dobra. No, może zgasić ci żarówki i czekać, co tam wymyślał, kurde mistrz. Ty. No i dobra, i co dalej mamy zrobić? Co tu nam tu zostało jeszcze do zrobienia? To są czasówki, to nie sobie zaginione. A to są te porozrzucane części. Wiertnicze części trzeba byłoby pozbierać, ale nie mam przyczepy żadnej. Tak. Przyczepę cysternę gdzieś tam zaciągnąć. A to jest to ta wielka, tak? Nie.
To jest normalna przyczepka, ona stoi przy garażu, bo z niej się tankujemy, nie? A, dobra, dobra. Tu przy garażu? Mhm. Ja tu widzę tylko serwisową. No i obok stoi, tylko że ona nie jest oznaczona. Aha, dobra. A czemu nie jest oznaczona? A, bo ona do zadania jest, tak? Mhm. Ją trzeba ten... To osuszanie tam, trzeba po te pompy jeździć. No dobra, to jak ten, ale to osuszanie, to czekaj. No to dobra, ty, to może jedźmy do tego osuszania, może będziesz mnie tam wyciągał ewentualnie. Możemy próbować. No dobra, to prosto do tej pierwszej pompy, nie? Tak. No to jedziemy. Tylko, że ja mam 40 litrów paliwa, nie? Ja mam 200, to mogę tam przydolać, jak to wyjedzie zaraz. Chleb zimowy. Przyczepa serwisowa. Jedziesz czy ugrzęzłeś? Co zepsułeś? Nie, no przyczepa serwisowa jest potrzebna. Mamy pod garażem przyczepy serwisowe. Możemy jechać. Ale to która? Bo tam jedna ta serwisowa to stoi na zaporze, wiesz o tym. Ona jest przytargana, to zobacz właśnie, czy to nie jest przypadkiem ta. Problem, że mi nie pokazuje, która, nie? No właśnie, no. A jak przejdziesz na zaporze, to zobacz wtedy zadanie i może wtedy no, się pokaże. No, też mi pokazuje. Znowu zepsuli coś? A oni kiedykolwiek naprawili? No, coś tam ponaprawiali. Jedne ponaprawiali, a resztę popsuli, nie? Standardowo, no, 10 naprawionych, 50 zepsutych. No właśnie nie wiem, która przyczepa serwisowa, czy ta... Mi się wydaje, że to jest ta... Ta żółta, nie? No mi się wydaje, że to jest ta żółta, która tam stoi właśnie na zaporze przy garażu. Dobra, to niech ona stoi, bo i tak z niej trzeba paliwko sobie bierzemy. O proszę. No, ale o co chodzi, bo nie bardzo rozumiem. Paliwko sobie bierzemy. No a jak? Zanim oddasz zadanie i przyczepę z pełną paliwa, no to trzeba ją wykorzystać przecie, nie? Nic za darmo. Przyczepę oddać oddamy, ale paliwo nasze. Dokładnie tak. Chcecie, zobaczmy jak my tu z zadaniami. Pania. No bo tu przez tą wodę, ja nie wiem, czy tu przejadę. Na cysternę zrobię. No, masz problem z wyjechaniem? Nie, mówię, że tam przez wodę ten. Tutaj to sobie powoli wyćwapię zaraz. Zginione maszyny. Dobra, no to w takim wypadku. Bo te zaginione maszyny zacząć robić. Czemu ja nie mogę na przykład cię złapać? Nie wiem. To jest ciężki samochód. Nie, to nie ma znaczenia jaki samochód.
Nie, spokojnie, wyjechałem, bo będzie tutaj, ale tutaj są przy słupach, jak się pojedzie. To... Dobra, czekaj, teraz... Teraz będzie tu zabawa, nie? No, tutaj tak, dlatego właśnie o tym mówiłem, że tutaj to ja nie wiem, czy ja... Na tych asfaltówkach tutaj przez to przelecę. To jest, wiesz co, tu jest dużo punktów do łapania się tak, akurat. Tak, ja wiem. Wiesz, to jest ten plus, że jest z czym ratować. Ratować, no. To wy robicie to osuszanie, tak? No, próbujemy, ale czy to się uda, to... Sam się nie będziemy musieli osuszać, więc nie wiem, będzie. Dobra, ja spróbuję te zaginione maszyny, chociaż i tak mam tylko dwa miejsca na sobie, więc... No trzy, no bo trzeci to będzie... na HDS-ie. Kurde, która to nosi. O, dziesiąta. Wczesna. Dla ciebie to wczesna, dla mnie nie. Nie przyjaciel, niestety. Jak tam sama jedziesz? Jadę, spokojnie. Jedziemy. Ja nie wiem, czy mnie woda zaraz nie porwie. Będzie popłynęł uśledem. Ja sama jeść tu bokiem, tutaj jest ten. Mniejsze błoto, jest lepiej. Płycie jest. Nie, na razie tu na tym. O, nas bujnęło. Iść tamtędy jakoś? No. Podciągnij się tam trochę do tego słupa i tutaj wyjeżdżaj tu, gdzie ja teraz stoję. Tam przez te błoto to ciężko będzie, nie? Tutaj masz kilka tych konarów leżących w wodzie, to się tam któregoś złapiesz. Lecimy tu.
tędy do tatu. Jest czasteczny. No i jesteśmy po drugiej stronie. Pani ta przez te błoto, gdzie się ciągnąć. Wierzę w was, że będziecie się ciągnąć w błocie. Nie. Będziemy. Może rozwiesz na większe błoto, znaczy jak tam będzie. I tak mamy problem, bo musimy jakoś tego internationala zbyć. Aha, by trzeba było wziąć tą, podczepić przyczepkę z paliwem, która jest przy tym, przy garażu. Oho, jak strzeliło, ty. Strzałem. No coś, jakiś kamyczek był po nowej drodze. Jakiś. Dobra, tylko zanim ja tam pojadę sama, to ja chcę paliwa od ciebie trochę. No. Trochę tego paliwa dało. Czy cię stankuje? Co? Dało radę. Dobra, masz 76, 90 no. Paliwa. No, taki no. Mały krzaczek zahaczę, bo nie mogę kurwa się ruszyć. Nie ma pierdolę. Jak się to wcisnął. Nie! A tak było pięknie! Co zrobiłeś? Dobrze powiedziałeś, było. Co zrobiłem? Męczyłeś. I po co? No właśnie, dobre pytanie. Nic nowego. Mamy coś w garażu? Jakiś pojazd? Ty, o samo, może ty... Nie pchaj tu. Na razie. Spokojnie, tutaj akurat mogę podjechać, nie? No i bez rady, to wiesz. Nie, no na razie, wiesz co, na razie sobie tutaj daję radę jakoś, powolutku. Widzę, że tu jest trochę tylko narw, żebym się do czegoś mógł złapać ewentualnie. No to ja poczekam, zobaczę. Jak pytanie, czy nie idzie za głęboko, żeby się nie utopił, nie? Wtedy będzie już, wiesz, Houston mamy problem, nie? Trzeba wyciągnąć coś z tego garażu, będziesz się ratował. Kodiaka mamy w garażu, nie? No to zobacz, bo on tam ten. Możesz mu tam silnik chyba zmienić. Ale to jest sens w kodiaku zmieniać silnik? No na razie się przyda, no to wiesz, bo to możesz sprzedać ten silnik, nie? Tak, tylko czy nie lepiej w czymś lepszym, nie? No to do Flestera możesz. Właśnie, no bo nie wiem, czy jest sens, żeby do kodiaka wkładać ten silnik, czy lepiej wstawić do czegoś lepszego. No. Kodiak po prostu, wiesz, on i tak na razie. Wiesz, zaraz będzie nas czekało wożenie kłód, a tu już będzie problem. No tak. Lepiej będzie ten, bo tutaj tak, teraz zostały nam trzy zadanka dosłownie. To znalezienie tego, osuszanie. To osuszanie, została nam jedna pompa do tego. To nie wiem, gdzie ona jest, chyba na farmie. Dokładnie, na dole. No i zostało to. No i trzeba będzie pojechać, no to ja teraz kodiakiem. Jak mam kodiaka, to wezmę tą przyczepkę i pojadę tam do tego internationala. Nie wiem, czy ja tam dojadę, nie? Wątpię, tam jest straszna droga. Ale to chociaż, bo tutaj już by trzeba było zabrać stąd
tą przyczepę, no i trzeba zabrać tak samo serwisową i serwisową jechać na tamtą mapę, nie? Bo na tej mapie już mamy zadania wszystkie zrobione. Nie, jeszcze baryłki do... Nie... No baryłki do pozbierania, no to baryłki, to ja zacząłem robić te baryłki, nie? No tam do magazynu. Zacząłem robić, tylko że się wywróciłem GMC-kiem, nie? O. Pojechał. Przez to, że kod jak jest zerem, to pojedziemy sobie około. No jak, taka wspaniała ciężarówka. Oj! To w ogóle ma? No kurde, no wybiło mnie. Weź mnie za boczek, złapi, przyturlej. Już, Ustawię się tylko odpowiednio. Jakby była kasa, no to jakby się te ciężarówki ulepszyło na tyle, co możemy, to sądzę, że tutaj to one by sobie dawały radę, nawet ten Kodiak, nie? No ja bym się tam no niewiele lepiej by się dawał radę wydawał. Teraz na farbę lecimy, nie? No, ale asfaltem jedziemy dookoła, nie? No, to będzie ryzykować. A nie możecie jechać przez tartak? A po co? Bo byście mnie podnieśli. Tartak? Jak macie po drodze, jak nie, no to... Nie jedź, bo on w tamtym... Znaczy, wiesz co, to Osama, to ty możesz go jechać, bo ja go raczej nie podniosę. No. To ty zjedź ten, a ja już se pojadę tam do tego i najwyżej, jeżeli coś, to później wrócisz się po mnie, nie? No tak, no staw tak do tego, jak się mówi, na farmę masz blisko. Farmę masz blisko. No tak, tylko że osłyszanie ja mam za mostem, nie? Wiem. No na spokojnie. O, to jeść tam agenta wytarga. No i tak to... Osama będzie musiał jechać pod garaż, bo przy garażu stoi przyczepa serwisowa, którą trzeba zabrać na zaporę już, nie? No, a tą przyczepę zabrałeś, ten agent? Paliwo? Nie. To, no tą niebieską platformę. No nie, ona tam stoi, ale tam jest International. I właśnie jego trzeba zatankować, bo on jest totalnie bez paliwa, bo oddaliśmy paliwo Osamie, żeby dał radę wyjechać. Chyba Fletstar. A, Flestar. International to stoi na zaporze rozwalony jeszcze do wyciągnięcia. Do targania do... No tak, Flestar. No. A jak ty, Jerry, z paliwem? To ja mam 61, ale my będziemy tutaj koło stacji przejeżdżać, nie? No. Aha, no tak. Ja sobie tutaj paliwko to sobie uzupełnię na stacji. Jak dasz radę. No właśnie. Myślę, że powinienem dać radę, no. Jako sama dał radę mnie zatankować, to znaczy, że już chyba powinno być dalej. Właśnie nie wiem, sam pusty ciężarówki nie mogę zatankować, ale jak chcę go skauta małego, mogę jak gdzieś działać, jakieś dziwne rzeczy. Na stacji to znowu normalnie się tankuje. Jakieś dziwne rzeczy się dzieją. Chyba, że chcesz Osama tutaj na skróty jechać do tartaku. Nie, ja sobie podjadę, bo mam 59 litrów paliwa, to wiesz, zanim tam... Aha, no to dobra. A ja mam już ten. Aha, dobra. Pobieram sobie do stacji, też sobie zaatakuję i wtedy tam też pojadę. Drifterzy. Aha. No
Dobra, ja mogę zatankować. No to super. Tak, agent chciał, nie chciał, ale tu do tego skauta to musi snorkela jakiegoś zamontować, bo to... Jak będzie tylko odblokowany, to jak najbardziej. Do tych małych chyba jest. A najlepsze jest to, że te barierki drewniane, takie co ten na drodze, to mnie potrafią zatrzymać, nie? Aha. Tak. Masakreła. Chodź, jak z misją humanitarną jedzie. Zaraz wyciągał. Coś tak czuję. Do Kodiaka? O! No ja. Ja sądzę, że ciężko będzie nim dojechać tam, no ale... Gdzie co z nim jedziesz? Tam do tego International? Czy gdzie? No. Ale na... Nie, to Fletstara, nie International. Że Fletstara. Ja myślałem, że ty się porywasz tam na tego, kurwa. Nie, tu na tym, na zaporze. Nie, nie, tu na tej mapie jadę z tą przyczepą z paliwem spod garażu. No. Bo tutaj już, ten. Już wszystko wiem, już wszystko widzę. Nawet jak nie dojadę, to i tak jesteśmy już bardzo blisko. No w dzisiejszym odcinku ja tylko jeżdżę i podnoszę teraz tutaj, raz tam. Jestem wozem asekuracyjnym. Nie przejmuj się z agentem, taka gra jest. Ja nie wiem, przecież to profesjonalista, nie? No. Ale wiesz, no, każdy człowiek wyjdzie z sprawy, nie? 3 lata przerwy takiego detoksu. No. Tam koledzy nie pozwalali mi się z ruchami bawić. Mieli dla niego inne zabawki. Ale ty buddy zazdrościsz. No, żebyś wiedział. Sika was na kołach. Jadę teraz zobaczyć, jak tam Jerry, czy w łódku nie utknie. A już chciałem ci wysłać ten pilnik w klawie, żebyś sobie zęby naholi. Ale jak gardzisz moim prezentem, to nie dostaniesz, nie? Tak. Kij ci w ryj, jak to się mówi. Ja tu z czystym sercem, kurde. No. Od kiedy ty masz czyste serce? Moje serce jest tak czyste, jak... Za. Jest... Nieskazitelne. Jest kalane. Nie ma... Pokalane chyba. Nigdy nic złego nie zrobiło. No na pewno. Póki nie zostało zdenerwowane. A to robi jakoś różnicę, czy niekoniecznie? Zależy, jak leży. Zależy, jak bardzo zdenerwowany był. Tak.
Oj, czepia się szczegółów drogi. Nie znał Jerego. To jedź Jerry najwyżej tym skautem do garażu. Taki mam zamiar. Tu mnie jakiś krzaczek złapał i trzyma i nie mogę krzaczka. Wyrwać? Wyrwij chwasta. Właśnie tak. Mam zamiar, nie? Nie umisz? Miałem taki zamiar właśnie wyrywać chwasta, ale... Akcja ratunkowa. A i tu pewnie przed mostem zakopię się i już nie przejadę. A najlepsze jest to, że on tyłem lepiej jedzie jak przodem, nie? To jedź tyłem. No właśnie jadę na wstecznym, żebyś wiedział. Że ma wtedy więcej koni. O. Kurde macie. Jak tam twój badzi Robin Hood? Przeszło. Mhm. Kiedy ostatni odcinek? Nie będziesz co, mógł, nie będziesz mógł oglądać? No. Nie będziesz mógł oglądać, bo tam jest telewizor kurde na to te. Na monety. Telewizor na monety, kurde. Ja nie wiem, w jakim wy świecie żyjecie. Ty to nie widziałeś telewizora na monety? Nie. Idź do polskiego szpitala, człowiek, żeby obejrzeć telewizję, musisz rzucić monetę. Najgorzej, jak masz połamaną rękę, a pieniądze się rzucą na nogę. Albo nogę. No jak masz połamane dwie nogi. To nawet pójść nie możesz, jest po portfel, nie? Człowieku, kurde. Nawet jakbyś chciał, to nie możesz pójść, nie? Telewizor masz na sali, ale żeby obejrzeć telewizor, to rzuć monetę. A teraz już nie ma na sali tych, tylko na korytarzu, jest ogólny. Aha, no, jedna wrzuca, a reszta ogląda. Nie, no bo to wybierasz numer sali, nie? Aha. No, ja jak leżałem ze złamaną nogą, rodzice przyjeżdżali do mnie, mamuśka nam wrzucała, ale ta sala, gdzieś sardzianek leżał i wszystkie wiadomości, a w Teleekspresu pokurwa, wszystko było. No. To nie, to za moich czasów takich dobrobytów nie było. Tych czasów telewizorów nie było. Były. Czarno-białe. I na korbkę. Nie, był telewizor. Ja leżałem na ten, na wyrostek robaczkowy. Na święta wielkanocne. Ty po co wyjechałeś do szpitala? Ja bym ci wyciął. Ty, no właśnie pojechałem, żeby mi wycięli, bo tak to i tak 4 dni chodziłem, taki kurde i... Zdziwieni lekarze byli, że ja w ogóle chodzę, nie? Jak zobaczyli, że to wyrostek. A ja mówię, a tam chrzanu się najadłem, no to... Ja bym cię chłopie szybko wyliczył. Ty, agenta, tu nie ma żadnej tej... przyczepy z cysterną. Co ty mówisz, że tu jakaś cysterna stoi? No przecież ja ją zabrałem. Mówiłem, że ja ją zabrałem. Tam została tylko przyczepa serwisowa. Dobra. No to ja ci tego do garażu wstawię już małego. Zobaczę, czy tam można ten... No, czy możesz coś tam w nim zepsuć? No ja tego. Jestem stara też w stanie, poproszę chociaż jakieś lepsze wody, jak można. Uniwersalne też się nadadzą. No ja mogę tą zabrać się, jak to się mówi. Serwisową, no. Mapę, tak? No, na zaporę. Dobra. Dobra, ja już tu podjeżdżam, zatankuję się i będziemy robić baryłki, te części. Ale to już w następnym odcinku. Na następnej przepustce. Dokładnie. Tym miłym gestem kończymy ten odcineczek. Był ze mną oczywiście Mr. Eko Osama. Siemano. Jerek 82. Siemanko. A jak zwykle na podsłuchu, Buddy. Halo, siemano Jerowy.